Wystartowali po raz ostatni. W niedzielę 9 października odbyła się szósta runda tegorocznego Mosir Good Fin Run. Od pierwszej do piątej rundy w każdym wydarzeniu brało udział. Odnotowaliśmy, powiem tak, około 300 osobostartów plus biegi uczestnicy biegów dla dzieci. Nie inaczej było i tym razem. W biegach i marszu Nordic Walking w trakcie szóstej rundy 10 edycji Mosir Good Fin Run wzięło udział ponad 300 uczestników, w tym 50 dzieci. Mamy uczestników, którzy startują od początku, czyli od roku 2013. Mamy takich, którzy nie opuścili żadnego biegu, co dobre. No ale coraz więcej, głównie amatorów Nordic Walking, którzy towarzyszą biegaczom na 5 km. Oczywiście oni nie rywalizują, bo sędziowanie w tym sporcie jest bardzo trudne i kontrowersyjne. Natomiast no, liczy się atmosfera, która tutaj jest na imprezie. Myślę, że biegacze lubią się nawzajem i lubią przebywać ze sobą tutaj podczas organizowanych przez nas wydarzeń. Ideą Mosir Good Fin Run jest zaliczenie na raty jednego z dwóch popularnych biegów długodystansowych. Aby tego dokonać, należy przebiec minimum 4 z zaplanowanych 6 rund. Czterokrotny udział w biegu na 5 lub 10 km pozwoli odpowiednio na symboliczne zaliczenie półmaratonu lub maratonu.